Dzień dobry, Szymon Parszewski, Energamy. Chciałbym się zapytać, jakie są perspektywy rozwoju energetyki morskiej, wiatrowej w Polsce? Witam serdecznie, Pietrzak Karolina. Ja chciałam powiedzieć tutaj parę słów na temat nowych technologii, technologii odnawialnych. Jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową, jest to, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj podczas konferencji, jeden z kierunków rozwoju miksu energetycznego wielu państw europejskich, jak również światowego rozwoju miksu energetycznego. Morska energetyka wiatrowa różni się od tej lądowej tym, że jest bardziej efektywna, czyli tak naprawdę wiatr na morzu wieje po prostu z lepszym, ma lepsze warunki niż przy lądowej. Jeżeli chodzi o perspektywy nasze, no ogólnie rzecz biorąc jest to 6 gigawatów mocy w energetyce morskiej, tak zwanej offshore'owej. Jest to nasz potencjał, nasz krajowy. Jest to dość dużo i jest to na pewno szansa na rozwój naszego Pomorza, jak również tutaj przemysłu stoczniowego. Już w tym momencie tak naprawdę niezależnie od rozwoju przemysłu stoczniowego czy rozwoju naszej energetyki morskiej wiatrowej, w Europie ten rozwój pozwala rozwijać się naszym stoczniom. Jeżeli chodzi o to, to mamy tutaj stocznie w Szczecinie, stocznie w Gdańsku, które rozwijają się pod kątem dostawy elementów do morskiej farmy wiatrowej. Co możemy zrobić? Oczywiście możemy wesprzeć tutaj w naszym kraju rozwój naszych lokalnych czy portów, czy właśnie stoczni, tym, że powiemy w końcu konkretnie, że rzeczywiście chcemy rozwijać tę gałąź przemysłu, a myślę, że to jest bardzo duża możliwość i okazja do tego, żeby zrewitalizować całą północ kraju. Także to tak pokrótce. A jeżeli chodzi, może jeszcze dodam tylko, że morska energetyka wiatrowa oczywiście jest świadoma, że koszta są większe niż przy lądowej energetyce. Natomiast cała branża zobligowała się do tego, żeby zredukować koszta o 30% do 2030 roku. Już w tym momencie na przykład jedna z naszych stoczni, stocznia w Szczecinie, produkuje fundamenty, które są o 30% tańsze od tych, które produkowano tam jeszcze rok bądź dwa lata wcześniej. Także już w tym uczestniczymy. Oczywiście to uczestnictwo może być powiększone, jeżeli rzeczywiście powiemy, że chcemy działać w tym kierunku i rozwiniemy u nas tą branżę. Dziękuję. Dziękuję.